trwający obecnie kilkutygodniowy okres od sierpnia do końca września należy do najbardziej gorących okresów na rynku wynajmu mieszkań. W tym czasie bowiem swojego lokum poszukują studenci, a więc najliczniejsza i chyba najważniejsza grupa popytowa tego segmentu mieszkaniówki. Jak się oblicza, w tej chwili w Polsce studiuje około 1 300 000 osób. Z tej liczby ponad połowa korzysta w czasie roku akademickiego z wynajmowanych mieszkań. Co czwarte mieszkanie wynajmowane na rynku komercyjnym jest zamieszkiwane przez studentów. Natomiast w niektórych ośrodkach akademickich może być to nawet więcej, czyli nawet 1/3 rynku. Mieszkania wynajmowane w ramach tak zwanego wynajmu dzielonego przez studentów, to są mieszkania najczęściej dwu- i trzypokojowe. Stanowią one ponad 3/4 wybierane przez nich oferty. Natomiast co piąte mieszkanie wynajmowane przez studentów to kawalerka. Dość często wybieraną opcją jest po prostu kupno mieszkania dla studenta, finansowane najczęściej przez jego rodziców. Wybierane są mieszkania jednopokojowe, czyli kawalerki, i niewielkie mieszkania dwupokojowe. Systematycznie spada liczba studentów w Polsce. W związku z tym pojawia się pytanie, czy w dalszym ciągu kupno mieszkania pod studencki wynajem jest w Polsce dobrym interesem. Na dziś dzień można na czysto rocznie zarobić na mieszkaniu wynajmowanym studentom nawet 3-krotnie więcej od najlepszej długoterminowej lokaty, czy też inwestycji w obligacje skarbowe.